Brak lekarzy powodem problemów szpitala w Chorzowie. Oddział hematologii i onkologii dziecięcej po raz kolejny został zawieszony, a niewykluczone, że trzeba go będzie zamknąć. Przykład Chorzowa to tylko czubek góry lodowej, bo młodzi lekarze nie chcą leczyć chorych onkologicznie. Brakuje chętnych na specjalizacje, zwłaszcza te związane z leczeniem nowotworów. Łukasz Kądziałka. Już raz oddział onkologii i hematologii w zespole szpitali miejskich był przez dłuższy czas zamknięty. Było to kilka lat temu. Teraz sytuacja się powtarza, tylko w tym roku oddział został zawieszony już po raz trzeci. Mało na rynku jest specjalistów w zakresie hemato-onkologii dziecięcej. W województwie śląskim są trzy ośrodki. Jesteśmy my, Zabrze i Ligota. W związku z tym no jak gdyby nie ma problemu z pacjentami hemato-onkologicznymi, bo nawet na terenie naszego województwa znajdą miejsce do leczenia. Jednak każde dodatkowe łóżko to dla małych pacjentów szansa, żeby czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala się skrócił. Z personelem na razie problemu nie ma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Tu onkologia działa bez zakłóceń. Jeszcze, ponieważ ta specjalizacja nie należy do tych często wybieranych przez młodych lekarzy. My się musimy zmierzyć nie dość, że z bardzo, bardzo chorym pacjentem, który niejednokrotnie bardzo długo u nas przebywa w oddziale i dużo spędza czasu. Jednocześnie musimy też zmierzyć się z problemem, jaki mają ich rodzice, którzy muszą udźwignąć ten temat tak ciężkiego rozpoznania własnego dziecka. O tym, że lekarzy brakuje, mówi się od dłuższego czasu. Lukę pokoleniową niełatwo będzie wypełnić. Średni wiek lekarza w Polsce to 50 lat. Około 1/4 ogółu lekarzy aktywnych zawodowo w Polsce to lekarze emeryci. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby od jutra te 25% lekarzy emerytów aktywnych zawodowo zechciało rzeczywiście przejść na emeryturę i nie pracowałoby od jutra. Spowodowałoby to całkowity paraliż naszej służby zdrowia. Lekarze częściej wybierają też pracę w podstawowej opiece zdrowotnej. Poradnie ściągają tych lekarzy ze szpitali i oni tam znajdują lepsze warunki pracy, nie tylko finansowe, ale również i socjalne. Dlatego doniesienia o zawieszaniu oddziałów szpitalnych mogą być coraz częstsze. W całym województwie jest tylko 27 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej. Żeby ponownie otworzyć oddział, zespół szpitali miejskich w Chorzowie potrzebuje minimum dwóch specjalistów. Plus dyżuranci na oddział hemato-onkologii dziecięcej. W związku z tym wydaje się to mało realne, ale mamy nadzieję. Czasu jest niewiele. Na razie oddział onkologii i hematologii pozostanie zawieszony do końca roku, ale niewykluczone, że ostatecznie trzeba go będzie zamknąć.